jak ja będę dalej funkcjonował. Mhm. Czy będę miał swój prąd, proszę pana, czy będę musiał znowu płacić złodziejowi. Mhm. 22 grosze mi płacą za kilowat, a zabierają, a liczą mi po złoty 30. To jest od 300 do 600%. Jestem ukarany. Czy ktoś tu na tej sali to rozumie może? Pan jest dzisiaj w sytuacji, w której państwo pana potraktowało w sposób radykalnie niesprawiedliwy. To znaczy, dobrze, wołał pomstę do nieba, tak? Teraz jest ustawa, to jest, natomiast są tu dwa poziomy. Pierwszy to jest ustawa prosumencka, która właśnie teraz przeszła przez rząd. Mam nadzieję ją widzieć w Sejmie za tydzień, za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że już będzie. Która te sprawy stawia, bo one są na głowie, z powrotem na nogi. Tylko pytanie, co będzie? Tylko pytanie, co dzisiaj będzie z takimi ludźmi jak pan, którzy już są w takiej sytuacji. Dlatego bardzo bym prosił, żeby te wszystkie dokumenty, które państwo mają, pan mi zostawił po spotkaniu. Dobry wieczór. Ponownie ten starszy pan, który żalił się panu Szymonowi Hołowni, nie mógł trafić lepiej. I mówię to bez cienia sarkazmu, gdyż spośród polskich polityków to pan Szymon Hołownia przez całą kampanię wyborczą podkreślał, jak wielkim jest zwolennikiem Zielonego Ładu, zielonej planety, oczyszczania ekologicznego, wyrzucania kopciuchów, to skądinąd słuszne, i zastępowania ich każdą możliwą formą produkowania energii, pod warunkiem, że to nie będzie węgiel. Ale kiedy pan marszałek Hołownia staje oko w oko z człowiekiem, który wyszedł na tym dużo gorzej niż Zabłocki na mydle, na tej fotowoltaice i na wyrzuceniu kopciucha i na magazynowaniu tej energii, wyszedł strasznie do tego stopnia, że chciał, żeby było lepiej, a teraz nie może, jak mówił w czasie tego spotkania, używać nawet czajnika elektrycznego. No to jest teraz pytanie, czy pan Hołownia zmieni troszeczkę swoje lekko szurnięte, powiem delikatnie, nastawienie do Zielonego Ładu, choć to nie tylko jego nastawienie, to głównie pani Ursuli von der Leyen. Czy raczej będzie ściemniał, opowiadał farmazony i może nawet zaprosi tego starszego człowieka do Warszawy po to, żeby potem z tej Warszawy czmychnąć? To jest jedna wielka odpowiedź na pytanie, skąd wziął się pomysł pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby kandydat był jeden. Jak będzie jeden, to będzie jeden jeździł po Polsce i jeśli gdzieś od kogoś czymś oberwie, to się wtedy zrobi podmiankę. A tak jak wszyscy rozjadą się z tej demokratycznej, walczącej władzy po Polsce, to być może żaden cało nie powróci. To jest program Polityka na Deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce 24. Krzysztof Fezet. I Dorota Łosiewicz. Witamy państwa bardzo serdecznie. No jak rozumiem, pan wyszedł jak Zabłocki na mydle, bo założył sobie panele fotowoltaiczne i jak się energię kupuje, to ona jest znacznie droższa niż jak chcesz odsprzedać nadmiar, który posiadasz. I na tym polega problem i zdaje się, że to trzeba uregulować. No, przecież pani... Nie chcę być brutalny, ale za chwilę pan Petru powie, że no takie są prawa rynku. Albo pan Balcerowicz to doda, że takie są prawa rynku. No przepraszam bardzo, duży, jak jest na wolnym rynku, duży zjada małego. A trudno, że tak powiem, o kogoś no, mniejszego i nie mówię absolutnie przecież o cechach charakteru, niż taki pojedynczy obywatel, jak to pani Paulina Hennig-Kloska już mówiła, jednoosobowe emeryckie gospodarstwo. Ono najmniej będzie miało podwyższone koszty energii. Ale takich obywateli będzie więcej, dlatego że zima za pasem, ale będzie więcej z tego oto powodu, że rząd zachęca, prawda, do inwestowania w zieloną energię. Najlepiej, żebyśmy w ogóle wszyscy mieli panele fotowoltaiczne i żebyśmy tam sobie sami produkowali energię. No tylko jak jej naprodukujemy za dużo, no to potem jest właśnie tego rodzaju problem, jak ma ten pan. I myślę, że pani Hennig-Kloska musi wymyślić, jak to rozwiązać, żeby było sprawiedliwie. Czy pani Hennig-Kloska jak ona zacznie nad tym pracować. Zwrócił uwagę starszemu panu, że ma za dużo ciuchów po prostu. Żeby no miał właśnie jedną koszulkę, no to planeta mniej by płonęła i tak dalej, tak, i tak dalej, i tak dalej. A pani Hennig-Kloska przynajmniej ma 3 koszulki, a i przynajmniej 3 żakiety, bo już w 3 różnych ją widziałam. O, daj spokój. No to teraz może pan Tomasz Siemoniak, który dzisiaj gościł bardzo ważną osobę, konkretnie szefową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec, więc, choć nie wiem, jak to się mówi po niemiecku, ale ruki były po szwam. Czy jest możliwe, że w najbliższym czasie Polska wprowadzi podobne kontrole jak Niemcy, tylko z drugiej strony? Oczywiście musimy różne warianty rozpatrywać.
Wszystkie kraje ostro protestują przeciwko tym kontrolom na granicy. No i nic z tego nie wynika, z tych protestów. Jutro będę gościł w Polsce niemiecką ministerstwo wewnętrznych, panią Nancy Faeser. Jedziemy na granicę polsko-białoruską, żeby pokazać pani minister, ile nasze państwo robi, żeby ta granica, też granica zewnętrzna Unii, była szczelna. Zapora elektroniczna, zapora teraz uszczelniana dodatkowymi poprzeczkami, żeby nie było tak łatwo przez nią przechodzić, jak przez tę dotychczasową. Tysiące żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów. Chcemy pokazać Niemcom, że kompletnie nie ma sensu to, że wprowadzają kontrolę na wewnętrznych granicach Unii, bo dużo lepiej by było, gdyby wspierali nas. No i to wywiad z wczorajszego wieczoru. Dzisiaj już przyjechała rzeczywiście. Wizyta starszej pani się odbyła, choć w sumie nie takiej wcale starszej. Na pytanie dziennikarzy, czy Niemcy jakkolwiek chcą finansowo wesprzeć ochronę granic Unii, tych zewnętrznych, nie wewnętrznych, powiedziała, że tak. Oczywiście, że ona proponuje Frontex, bo we Frontexie pracuje wielu niemieckich urzędników, już oni tutaj będą mieli baczenie. A mi się wydaje, że mogliby przywieźć te szlabany, co nam połamali. A mogliby kaski na przykład. No, kaski to są nowoczesne, tak. Poduszki. Jakaś rekonstrukcyjna grupa historyczna. Mogliby poduszki, bo Niemcy tak w dziwny sposób wspierają ludzi w potrzebie, mają dziwne różne pomysły. Albo oni wchodzą i zostają. Też bywa. No, najczęściej. Tak bywa. No, lepiej, żeby nie zostawali. Natomiast pan Siemoniak mówi, że nie wyklucza tego, że my wprowadzimy też kontrolę. No ale jak to? Przecież Donald Tusk był taki oburzony, że przecież Niemcy niszczą strefę Schengen, że to jest pierwszy krok do rozwalenia strefy Schengen. I teraz co? Polska, ta, która tak kocha Unię Europejską, całą po prostu sobą i całą piersią, tak, ma przyłożyć rękę do rozwalenia strefy Schengen? Jeśli Niemcy będą tego chcieli, to jak najbardziej. Ale to jest taki to dobro tej Unii Europejskiej, namacalne takie. No ale jest tak przecież, że to, co jest dobre dla Niemiec, chociaż niedawno pan, już nie pamiętam, czy Sikorski, czy Trzaskowski, a to jest teraz dość ważne, który z nich stwierdził, że to nie jest już tak, że to, co jest dobre dla Niemiec, jest dobre dla całej Unii Europejskiej. Mm. Ale wcześniej takie były wytyczne. Jak coś było dobre dla Niemiec, to Niemcy mówili, no to jest dobre dla nas, czytaj, dla Unii Europejskiej. Na przykład dla nas będzie dobre, dzisiaj powiedziała pani minister spraw wewnętrznych Niemiec, że na przykład bardzo dobre będzie w Europie wprowadzenie europejskiego systemu azylowego. I znowu panu Tuskowi coś eksploduje, bo on chce to zawieszać, a Niemcy mówią, nie, zróbmy to wspólne. Bo jeśli my mamy teraz od was słyszeć, że wy tu się burzycie, że my jakieś wysyłamy wam tam tych niby inżynierów, niby lekarzy i koty z Afganistanu na dokładkę, no to nie, zróbmy to po prostu legalnie. I teraz ktoś, kto przyjdzie do was na granicę, poprosi o azyl, no gdzie? No przecież nie w Niemczech, tak? Bo musiałby dostać się na niemiecką granicę, on się na niemiecką nigdy w życiu nie dostanie, gdyż poprosi azyl w Polsce i będzie mieć w Polsce właśnie fajnie, dużo bardzo migrantów. Tylko oni po pierwsze o ten azyl nie proszą, bo go nie chcą, bo chcą iść dalej, to po pierwsze, a po drugie, przecież Donald Tusk zapowiedział czasowe, terytorialne ograniczenie prawa do azylu, więc to też trochę nie idzie w parze z propozycjami Donalda Tuska, który się przecież tak chwalił, że nikt go w Unii Europejskiej nie ogra. Donalda Tuska to jest teren obecny państwa polskiego. On za Odrę już, znaczy, no, oczywiście nie, ale taka jurysdykcja w sensie namiestnikowania. No to tak, natomiast już za Odrę to on już tam nie może sięgnąć nawet swoimi najdłuższymi w świecie rękami. Natomiast teraz po prostu coś o prezentach od Niemiec. Oczywiście prawdopodobnie już niedługo dostaniemy wszystkie reparacje, wszystkie dzieła sztuki i tak dalej, ale od czegoś trzeba zacząć. I na razie dostajemy przepiękne, aż naprawdę się wzruszam. Kto by pomyślał, Niemcy, że nam coś dadzą, prawda? Za to wszystko, co nam zrobili. A tu się okazuje, że nie. Dają nam drzewa. I my te drzewa bierzemy i kupujemy. Już w tym roku posadzimy na placu centralnym połowy z ponad 100 drzew przewidzianych w projekcie. To starannie dobrane egzemplarze z aż 8 różnych gatunków, które wybraliśmy osobiście podczas wizyty w szkółce w Brandenburgii. Ja się przed programem próbowałam się dowiedzieć, ile tego typu szkółek jest w Polsce. Zero? Już? Kilkaset. Kilkaset szkółek jest? Tak. A drzew tam nie ma, tak? Są. Są drzewa. Mhm. To są sadzonki. Nie chcę zadawać tego pytania, które po prostu, wiesz, zadaj, może podważyć nasze stosunki dyplomatyczne z Niemcami, ale to po jakiego Scholza my bierzemy z Niemiec te drzewa? No bo przecież jak lotnisko jest w Berlinie, to niepotrzebne jest w Polsce, w CPK. Nie, dobra, ale drzewa?
przecież pan Rafał Trzaskowski do tej pory, bo to jest jego z kolei jurysdykcja, miasto stołeczne Warszawa, był bardzo za Niemcami, przepraszam, za drzewami. Znaczy nie, że się krył za drzewami. Niemcy mają po prostu chyba lepsze drzewka niż te setki szkółek w Polsce, które mają też różne sadzonki. Może nie mają takich odmian, jakie pan Rafał Trzaskowski chciał. Tam tylko mają te odmiany. A jakie natomiast chciał odmiany? No tych 8, które powiedział. Nie sprawdziałam, jakie to dokładnie są odmiany, ale na pewno jest lipa. Wydaje mi się. Na pewno jest lipa to na 100%. Czy to nie chodzi o 8 lip? Nie. Wydaje mi się, że w szkółkach w Polsce znalazłby, może by nawet tańsze były te no takie wybrakowane. Słuchaj, lepsze używane drzewo z Niemiec niż nowe polskie. Ja wiem, dlaczego z Niemiec. Niemiec płakał, jak sadził. Bo oni nie zdążyli jeszcze pozwalniać tych wszystkich pracowników lasów państwowych, których zatrudniało Prawo i Sprawiedliwość. I wiesz, oni mogą zatrute sadzonki sprzedać. A, no nie, no to od pisowca drzewa nie weźmie. No, absolutnie. O to chodzi. No bo nie wiem dlaczego, z jakiego innego powodu ktoś jedzie kupować drzewka do Niemiec, 100 drzewek. Może one są wyposażone w jakąś specjalną aparaturę. Jaką szpiegowską aparaturę? Szpiegowską! Nie? Kogo będą szpiegować, Rafała? Nie, no bez sensu, on wszystko sam wygada. No. No ale w tramwaju w dodatku. Nie cieszysz się, że będzie mieć drzewa z Europy Zachodniej? To nasze nie, takie, bo chciałabym mówi, że nasze piękne drzewka. No owszem, jesień piękna, ale zobacz, jak one już są ogołocone. Nie, są przez pisowski żółte, poprzedni rząd zresztą czerwone, prawdopodobnie. Piękne są te liście. Ale spadają, a z niemieckich nic nie będzie spadało. Będziesz tłukła, to będą plastikowe, wspaniałe drzewa. Ja! A, no to może tak. No nie wiem, no jeżeli niemieckie drzewka są lepsze od polskich, no może pan Rafał wytłumaczy kiedyś. No tak. Tyle razy o tym rozmawialiśmy. Wszystko, co niemieckie, jest lepsze. Nawet kanclerza mają lepszego niż my obecnie. No my na szczęście nie mamy żadnego. Nie mamy. Premiera mamy. Czyli? Dobrze. Ach, a pan Kosiniak tak pięknie mówił o tych drzewach. Teraz się okazuje o niemieckich. A jakie to jest drzewo wyobrażasz, jak mówi pan Kosiniak? Bo on często mówi o tych korzeniach, że ta korona i ta korona tak do przodu, jak PSL do przodu, ale te korzenie to jest ta tradycja i PSL też w tej tradycji, w tych korzeniach. Jakie ty drzewo wtedy widzisz? Leszczynę. Za każdym razem, jak widzę kogoś z rządu, to po prostu widzę leszczynę. Pan Młynarski pięknie śpiewał, jak się walnie w lewo, to w lewo się wygina, a jak ją w prawo, to w prawo bije w prawą i tak dalej, leszczyna. Bowe. A ja myślałam, leszczyna, że dąb powiesz, bo ja na przykład jak on tak mówi, to ja taki wielki dąb widzę. A to jest leszczyna. Jak wielki, to musi być leszczyna. Pamiętaj. No dobrze, no to pozostajemy w Warszawie, w której okazuje się, że ktoś opacznie coś napisał. Opatrzność się już zawstydziła i poprawiła pod osłoną nocy. Spisz, wszędzie dywersja. Wszędzie ja nie wiedziałem, dywersja. Że Bronisław Komorowski teraz pracuje w ZTM-ie i wypisuje te rzeczy. A to jest bardzo dobra rola dla niego, bo większego fachowca nie ma. Jak już ktoś się raz pomylił, to się drugi raz też może pomylić. Pani Kluzik-Rostkowskiej też się zdarzały takie hańba przez CH. Błędy. No. Oj, pamiętam, to była hańba rzeczywiście. I to taka przez CH, naprawdę. Ale patrz, dywersja. Bo pan Trzaskowski był taki dumny z tego tramwaju na Wilanów. Jechał nim, co prawda 2,5 godziny po starcie, bo nie zdążył na ten pierwszy. Ale siedział przynajmniej. Ale panie stały wokół niego. No tak. No. On siedział. I tu ktoś chciał po prostu spać cały ten tramwaj, cały ten pomysł, bo on wszystkiego doglądał przecież. On sprawdzał trasę. Może on patrzył. Paczał. Może paczał. Paczał. Co ja patrzę? Ale sprawdzał trasę. Tylko widzisz, tak to jest, jak człowiek sobie weźmie za dużo na głowę. Pan Trzaskowski nie przywykł do jakiejś ciężkiej roboty, no pomijając oczywiście takie kwestie, jak tam eksplozja czajki, wtedy kolektora. Więc teraz, kiedy on ma, tu otwiera Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie wchodzisz, pusta sala. I to wszystko jest nowoczesne. I to jest wszystko sztuka. I nie bardzo wiesz teraz, czy to gniazdko to jest instalacja, czy jak dotniesz, to cię nie kopnie, bo na przykład artysta tak wymyślił. Tam się można zgubić. Dlatego on chodził i przecierał osobiście, sprawdzał, czy są kurze wytarte. Jeździł z motorniczym. Pokazywał, tam, bracie, tu, w lewo, tędy, tu. Nie, tu, tędy, tędy. I nie sprawdził nas w i nie to była ostatnia rzecz, jaką należało sprawdzić. Ja nie wiem teraz, czy ta jego prezydentura nie pójdzie się po prostu gdzieś tam daleko. Opatrzność? No. Nie, prezydentura. Cała jego prezydentura.
czy to w ogóle się uda, no, przez taki błąd na przystanku, ja nie wiem. No może opatrzność czuwa i nie będziemy mieć takiego prezydenta. No ale to wtedy... Nie wiem jakiego. Nie chcę teraz, oglądają. Jak on nie zostanie prezydentem Polski, to zostanie dalej prezydentem Warszawy. Gdzie mieszkasz, w jakim mieście? No, w Warszawie. A jak pójdzie do Polski, to już będzie tam inaczej. Boże, ale to wtedy wszyscy będą się z nim męczyć, a tak tylko się bardzo męczą dobrze mieszkańcy stolicy. Najbardziej to się będą męczyć ci, którzy na niego głosowali, bo to jest największy wstyd. Wtedy. Ale ty tak źle życzysz Polakom, żeby się męczyli z nim? A co, my warszawiacy mamy się męczyć cały czas? My się męczymy, no. No i to ile już można? Daliby trochę odetchnąć. Mimo wszystko, prawda? No takie, przepraszam, prywatne rozmowy, to oczywiście będziemy to wycinać, ale teraz przez chwilę wracamy do tematu powodzi. To nie dlatego, że pan Trzaskowski był doskonale na nią przygotowany, zwłaszcza, że było wiadomo, że fala wysoka przez Wisłę nie przejdzie, tylko zaczynają się pewne rachunki, krzywd. I to wcale nie chodzi o pana Donalda Tuska, który zacznie się teraz wycofywać z tego, że prognozy no jednak były takie sobie i trochę wtedy przesadził z tym... wrodzonym, powiedzmy sobie szczerze, i udawanym jednak optymizmem. Otóż rozliczenia spotykają spółdzielnię, spółkę Wodnik w Jeleniej Górze. To ta spółeczka, która zorganizowała wspaniały, przepiękny bal przebierańców, kiedy szła fala i zalewała miasto. Nie mieli zorganizowanej żadnej imprezy. Impreza rzeczywiście pechowo trafiła 13 w piątek na okres, kiedy zaczęła się powódź, ale zrobić tak nie mogliśmy nic. A nie wiedzieliśmy o skali tej pogodzie. Pracownicy przez 4 lata z różnych powodów, COVID, potem było oszczędzanie, nie mieli imprezy, żadnej firmowej imprezy, wszyscy macie. Każdy organizuje raz w roku przynajmniej. My nie mieliśmy przez 4 lata. Tak, pani Aneta ze swoim zespołem tam śpiewała i wiecie co? Jeżeli się zgodzi, to zaproszę ją ponownie. Jest śpiewaczką, jest artystką i przepięknie śpiewa. Mam płacić artystom z Wrocławia, Warszawy? Nie, dlaczego? Przecież chcemy, żeby wspierać miejscowych. A moim pracownikom odpoczynać? A moim pracownikom... Tylko może następnym razem pani Aneta niech śpiewa w jakichś innych okolicznościach. Pecha przynosi po prostu. Powódź, niech oni nie robią. Zobacz, nie robili imprez, nie było powodzi. Przez 4 lata nie było powodzi. Tylko zrobili imprezę w klubie Wodnik, czy tam, no to nie jest klub, przepraszam, spółka, chociaż brzmi dla mnie jak klub. I zrobili bal przebierańców. Mnie się podobała ta idea. Ja nawet myślałem, że to jest powiązane jakoś z tą powodzią, że oni się chcą przebrać, żeby jednak tym powodzianom jakoś to uatrakcyjnić, tak jak na Titaniku orkiestra grała do końca. I tam wyjdą te panie urzędniczki, panowie urzędnicy przebrani za piratów, za syrenki, w jakichś takich klimatach morskich. No to było skopane, bo oni wymyślili country, przebrali się za kowbojów. No co kowboj w powodzi może zrobić? No, no niewiele. No niewiele. Nasa nie zarzuci. Ale ta pani, która się wypowiadała, to ona zdaje się uważa, że tu chodziło o to, kto śpiewał. Że nie jest problem w tym, że balowano zamiast zajmować się pracą i ratowaniem ludzkiego dobytku, ostrzeganiem i tak dalej, tylko że wokalistka się nie podobała. Co ona śpiewa, ciągle pada? Następnym razem zaśpiewa ta sama osoba, a my jeszcze posłuchajmy pani Jachiry, która uważa, że przecież dlatego głosowali Polacy na koalicję 13 grudnia, żeby zlikwidować niedzielę handlową. Wysoka Komisja, panie przewodniczący, szanowni goście, dziękuję za zorganizowanie tej debaty. Tutaj bardzo dużo się przewija takich wypowiedziach państwa temat badań. Ja myślę, że nie ma lepszego badania i nie ma lepszego analizy nastrojów społecznych, jak wybory, które odbyły się rok temu. A Polki i Polacy, równo rok temu, miliony Polek i Polaków, równo rok temu zagłosowało, czy głosując na Koalicję Obywatelską, czy głosując na Trzecią Drogę, po prostu zagłosowało na przywrócenie niedziel handlowych. Sama prowadząc kampanię wyborczą, wielokrotnie byłam pytana na ulicy, czy państwo zrealizują jeden ze 100 konkretów, z którymi Koalicja Obywatelska szła do wyborów, i mówiłam jasno, tak, zrealizujemy ten postulat, mamy to w 100 konkretach. Oczywiście chodziło o likwidację niedziel niehandlowych, czyli żeby wróciły handlowe, jak mówiła pani Jachira, a był to konkret numer 21 ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. No ale przecież nie, koalicja nie realizuje żadnych konkretów, a przynajmniej niewiele. To ci, którzy wierzyli, że akurat ten konkret będzie zrealizowany i dlatego głosowali na tę partię, żeby
otworzone były galerie handlowe w niedzielę, to się chyba troszeczkę... Zwłaszcza, że 65% społeczeństwa chce, żeby sytuacja wyglądała tak, jak wygląda teraz. A tak na marginesie, pani Achira ciągle mówi, że z kimś rozmawia na ulicy. Pani Klaudio, kiedy pani ze mną porozmawia? Nigdy nie mam szczęścia, nie mogę na ulicy, różne spotykam na ulicy, ale takiej Achiry to nigdy. My jeszcze na koniec szybciutko zachęcamy tylko do wsparcia telewizji w Polsce 24, kod QR, konto tam na paseczku. Zachęcamy, dobranoc. Dobranoc, dziękujemy.